one szczególny wymiar, były bowiem jednym z etapów przygotowawczych do Światowych Dni Młodzieży, które w lipcu bieżącego roku odbędą się w Krakowie z udziałem papieża Franciszka. Gościem specjalnym Tomaszowskich Dni Młodzieży był znany polski aktor Paweł Królikowski. Rozpoczęliśmy od hymnu Światowych Dni Młodzieży, który także teraz słyszymy w tle. Także była adoracja Najświętszego Sakramentu, wybór Chrystusa na Pana i Zbawiciela swojego życia, no i takie spotkanie autorskie, jak tutaj mam nadzieję wszyscy słuchacze mieli takie pozytywne odczucie, że rzeczywiście no, bardzo sympatyczny człowiek Pan Paweł Królikowski. A jak księdzu w ogóle udało się ściągnąć Pana Pawła do Tomaszowa? Muszę to pozostawić w tajemnicy, ale no to właśnie dzięki temu, że pochodzimy z jednego miasta, ze Zduńskiej Woli. I Pan Paweł, zresztą jego brat Rafał Królikowski, też aktor, to tak troszkę przez miejsce pochodzenia. O. Pan Paweł dzisiaj też dał świadectwo wiary. Tak jest. Jest człowiekiem rzeczywiście, który mimo, że jest osobą sławną, znaną wszędzie, zachował tę tożsamość swoją jako człowieka wierzącego, nie wstydzi się swojej wiary. No i także świadectwo piękności rodziny, którą także tworzy, 6 dzieci, żona, też aktorka, pani Grażyna. Grażynka, przepraszam, w klanie, a tak to pani Małgorzata. Więc no, wspaniała rodzina i właśnie zależy nam, żebyśmy takich ludzi mogli pokazywać przede wszystkim młodzieży. A w jaki sposób tomaszowskie parafie włączą się w Światowe Dni Młodzieży? Codziennie od 20 lipca do 24 lipca będą organizowane spotkania dla przybyłych pielgrzymów z całego świata tutaj do nas, do Tomaszowa, w poszczególnych parafiach tomaszowskich. Właśnie zaczynając od naszej, będzie parafia świętego Antoniego zaangażowana, więc w każdej parafii przez te dni Światowych Dni Młodzieży w lipcu będzie się coś działo. Zawsze jakiś program jest przewidziany na ten dzień. Będą też pielgrzymi, którzy będą tutaj przebywać w Tomaszowie? Tak, mamy informację, że przybędzie do nas około 100 pielgrzymów. Nie wiemy jeszcze dokładnie jakich narodowości, ale słyszeliśmy coś o pielgrzymach z Włoch i ze Słowenii. Ale czy się to potwierdzi, będziemy wiedzieć dopiero na koniec czerwca. Dużo młodzieży z Tomaszowa zadeklarowało wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa? Do Krakowa z całego naszego miasta jest to blisko 100 osób. Jedziemy właśnie na ten czas, kiedy będzie Ojciec Święty w Krakowie, w sobotę i w niedzielę 30 i 31 lipca. Jedziemy autobusem, będziemy wracać już pociągiem. Paweł Królikowski cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów, zwłaszcza dzięki roli Kusego w serialu Rancho. Pytań o pracę na planie filmowym nie zabrakło także podczas spotkania z tomaszowianami. Mało kto wie, jak dobrze gotuje Michałowa, no wie tylko ksiądz proboszcz. U was też jest naprawdę niezła kuchnia, pyszne kanapki, bardzo dobra kawa i gościnna atmosfera. I mówiąc nie do końca jeszcze poważnie, ale może już bez takiego wąsatego uśmiechu, powiem tak, że to jest taki pogodny portret nas Polaków. Nawet jeżeli to są w tym portrecie nasze jakieś wady, to te wady mają jednak uśmiech, te wady mają jednak taką pogodę w sobie. Gość mówił m.in. o relacjach między aktorami i zabawnych sytuacjach w trakcie kręcenia zdjęć, a na zakończenie chętnie rozdawał autografy i pozował do wspólnych fotografii. Nam też udało się namówić Pawła Królikowskiego na rozmowę. Będzie jej można wysłuchać na naszej antenie już wkrótce w bloku programowym o godzinie 16. Bardzo gorąco pozdrawiam mieszkańców Tomaszowa i waszą telewizję. Wszystkiego najlepszego. Thank you.